Witam serdecznie z tej strony Dominos, a dziś ocenię logby i tak dalej. Zapraszam do oglądania. Na początku zobaczcie mapę, a później ją ocenię. Myślę, że jest to ładne podstawowe lobby. Wiele jest informacji o serwerze wymiany monet oraz codzienne można odbierać cookie chesta. Na razie na serwerze są dwa tryby, ale już są planowane kolejne, także spoko, więc teraz przejdźmy do oceny kolejnej poczekalni. Dobra, już jesteśmy na poczekalni Bedwarsów, które jest podobne do lobby, ale też wygląda fajnie. Jest parkour oraz tryby solo, dwójki i pojedynki. Jeszcze nie ma party, ale myślę, że z czasem będzie. Ostatnio dowiedziałem się od potworka, że za niedługo będą dodane trójki i czwórki, także spoko. Co do samych map, to niestety są za duże odstępy pomiędzy wyspami, a jeśli by miały być te odstępy, to niech zwiększą drogę. Jest również topka i statystyki, więc to jest dla mnie mega fajne, także oceniam Bedwars na 7 na 10. Dobra, więc jesteśmy już na poczekalni Skywarsów i pierwsze, co się rzuca w oczy, to oczywiście ta sama poczekalnia co na Bedwarsach, więc nie ma co omawiać, ale natomiast mapy trzeba omówić, więc tak, mapy są mega spoko, lecz skrzynki na środku są za dobre i jak będziesz pierwszy na midzie, to już wygrałeś grę, więc radzę to zmienić. Jednak za niedługo będą pojedynki i liga, więc to będzie mega fajne i myślę, że to przyciągnie graczy. Dobra, więc ostatnim tematem będzie kompas i tak, zacznijmy od kompasu, który prezentuje się bardzo ładnie i nie powinien być zmieniony. Co do taba, to jest jeden z lepszych. Co do mojej opinii o serwerze, to na razie dość dobry i zobaczymy, jak się rozwinie. To by było na tyle, zostawcie łapkę w górę oraz suba do następnego odcinka i cześć.